przyszłym roku stawiamy przede wszystkim na onkologię, kontynuację działań, które już zostały podjęte w tej części, gdzie jest onkologia w przyszłorocznym budżecie, to jest 6,5 miliona dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze i taka sama kwota dla szpitala w Gorzowie też na realizację kolejnych inwestycji, których celem jest poprawa hospitalizacji, warunków hospitalizacji dla pacjentów, ale nie tylko, udało się również pozyskać dochody do budżetu na duży projekt dla Szpitala Uniwersyteckiego, 30 milionów złotych na poprawę tego układu komunikacyjnego. Wiemy, że jeszcze parking będzie budowany, oddział intensywnej terapii. To są projekty realizowane jeszcze z tej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego. Dlatego bardzo się cieszę, że budżet będzie dużo większy na ochronę zdrowia. Oprócz tego też profilaktyka, programy profilaktyczne, kolejne programy, nie tylko in vitro, program profilaktyki raka i program rehabilitacji po-covidowej. Przyjęliśmy ambitne założenia do budżetu, zwłaszcza jeśli chodzi o drogi wojewódzkie. Tutaj są ogromne potrzeby. Większość interpelacji, jakie trafia do zarządu, dotyczą właśnie dróg. Dlatego postaraliśmy się wpisać kilkadziesiąt milionów więcej. To duża naprawdę kwota i duży wysiłek samorządu województwa po to, żeby zwiększyć nakłady na to bieżące utrzymanie dróg, ale też i zrealizować bardzo oczekiwane przedsięwzięcia, które wymienialiśmy podczas konferencji prasowej. To są często projekty o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Oczywiście oprócz tego ogromne nakłady na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego. Ponad 90 milionów na przewozy regionalne, ponad 20 milionów na dopłaty do biletów autobusowych. Oprócz tego wszystkiego jeszcze mamy powody do zadowolenia związane z funkcjonowaniem lotniska w Babimoście. Pojawia się coraz więcej stałych połączeń, tak krajowych. Mamy pierwsze w historii tego lotniska stałe połączenie międzynarodowe do Lwowa. I mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli kontynuować loty wakacyjne. Podobno według wszystkich sygnałów będzie ich więcej. Mam nadzieję, że mieszkańcy województwa lubuskiego będą chętnie z tego korzystać. Przyszły budżet udało się zaproponować dość ciekawie. Dlatego, że chcemy audyt krajobrazowy kontynuować to działanie. Jest to bardzo ważne dla naszego województwa, ale również sprawy dotyczące ochrony powietrza, ochrony przed hałasem. To mówimy o Departamencie Środowiska. Następna sprawa to jest lubuska odnowa wsi, nawadnianie boisk, zakup węzy pszczelarskiej. To jest ważne działanie promujące. Nawadnianie boisk również cieszy się dużą popularnością. No i to są te działania, które będą służyć rozwojowi terenów wiejskich. Najbardziej cieszę się z tego, że zgodnie z naszym wnioskiem, z wnioskiem gmin polskich, niemieckich, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa Lubuskiego, powstało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, które dzielą swoją siedzibę po polskiej i po niemieckiej stronie. W budżecie mamy wpisane środki na zakup obiektu, na następnie zrobienie koncepcji jego zagospodarowania i chcemy, żeby tam było centrum obsługi polskiej strony Łuku Murzakowa, Parku Murzakowskiego, taka żeby obsługa dla turystów, dla uczniów, którzy przyjeżdżają na zielone szkoły, na szkoły ekologiczne, właśnie mieściło się w tym obiekcie. Dla całego tego regionu naszego województwa będzie to duży zaszczyt i finansowy, ale też będzie to również zaszczyt turystów i wpływ środków finansowych do budżetu gmin. Przypomnę, rekordowe ponad 7,5 miliona złotych dla organizacji pozarządowych. Tego w historii województwa nie było, dlatego wsłuchaliśmy się w głos wszystkich organizacji działających na terenie województwa lubuskiego i zwiększyliśmy kwoty na konkursy i tak zwane małe granty dla organizacji pozarządowych, bo te pieniądze są potrzebne. Historyczne 41 milionów na kulturę. To, co wspomniałem wcześniej, wzrost kosztów utrzymania instytucji, wzrost cen prądu i gazu, tego, czego nie rekompensuje rząd, a zapowiadał właśnie dla strategicznych instytucji takie rekompensaty, tego nie robi. Na barki musi wziąć to samorząd województwa lubuskiego, ale to również kontynuacja dużych programów inwestycyjnych, czyli Lubuska Baza Sportowa, Lubuska Baza Turystyczna oraz największego programu stypendialnego w historii województwa lubuskiego, czyli Lubuskie Talenty.